Dzisiaj witam Was w kolejnym filmiku i będziemy go przeprowadzać razem z moim kotem. Tak, też Cię kocham. Oj! Bo tutaj chcę za wszelką cenę, żebym go miziała. Dzisiaj mamy haul. Mam kilka rzeczy, chciałam Wam pokazać. Może coś Wam się spodoba, zechcecie sami sobie kupić, wiecie. Nie mam dużo rzeczy, ale zawsze jest kilka. Pierwszą rzeczą, czekajcie, o, tu ją mam. Ja mam dwie koszulki. Pierwszą rzeczą to będzie taka zwykła koszulka z Auchan. Ja je kupiłam w Auchan. Jedną i drugą. I to kupiłam taką większą. Tu pisze, że to jest ta. Że to jest M-ka. No, ale to wygląda bardziej na XL-kę. Specjalnie brałam taką za dużą, bo jest teraz ciepło lato, więc wolę coś takiego dużego, przepiewnego. Normalnie ma wykrojoną tutaj górę i jest na krótki rękawek. Mówię, ja wzięłam zwykłą białą, tam były też różne koszulki, czarne, nie czarne, ale ja właśnie chciałam białą, żeby sobie coś na niej tutaj z przodu, nie wiem, naszyć czy coś, zobaczymy jeszcze, ale da zadychę. Potem mam drugą, to jest ta z tej, aha, tu nie ma, ale to jest ta in extenso, wiecie, ta oszołowska. Ta też jest XL, ale na tej już pisze, że to jest XL. O, taka fajna. Też trochę przyduża. Tu ma guziczki, raz, dwa, trzy, cztery guziczki ma takie u góry. Jest na takich szerszych ramionczkach. I ta kosztowała 6 zł. Jest bardzo fajna, już ją miałam na sobie i naprawdę polecam. Fajny materiał. Potem w Auchan kolejną rzeczą są... Teraz jest dużo bluz na wyprzedaży. I właśnie tutaj dostałam taką fajną, szarą bluzę. Zaraz pokażę. O, z kapturem ona jest. Na zamek tutaj z przodu. Ona ma akurat tutaj niebieskie i wnętrze kapturka też jest niebieskie. Ale niestety one wszystkie są jedyny rozmiar. Wiem, że były inne kolory z kapturków, ale dokładnie nie pamiętam. Był różowy czy zielony. Ogólnie ja najbardziej lubię kolor niebieski. Tak mi się spodobał. I szara tutaj jest na zewnątrz, taka fajna. Na długi rękaw, ma jedną kieszeń z jednej strony i drugą z drugiej. Mówię, to jest ta Insider. To też jest ta oszołomowska firma i ona była przeceniona, nie wiem, z 30 czy z iluś, tam właśnie na 15. Taka ta na zamek. Mówię, one są jeden rozmiar. Ja naprawdę przeszukałam wszystko i po prostu tu piszę, że to jest jeden rozmiar, więc... No i ostatnią rzeczą z Auchan jest taka fajna bluza na misiu. Tutaj akurat już piszę, to też jest Insider. Ja już ją miałam na sobie, dlatego nie mam przy niej metki. Ale tutaj jest napisane, ja wzięłam XL-kę też specjalnie większą, bo ja nie lubię bluz, które takie, wiecie, są opięte, nie mogę nic pod nie pod spód włożyć. Ale ta była przeceniona z 50-60 na 25 zł. Nie wiem, czy były w innych kolorach. Po prostu nie przypomnę sobie. Ale ona jest fajna na takim misiu, takim polarku. No, prawda, w środku ma taką zieloną. Ale wiecie, jak to założycie, to tego po prostu nie widać. I na zewnątrz jest po prostu taka fajna, karnatowa, luźna. Więc jak najbardziej polecam. Jest bardzo miła w dotyku. Tak samo ten materiał na zewnątrz, jak i w środku. No, na dole ma ściągacz. I na rękawach też tutaj ma ściągacz. Tu mówię, normalnie ma podcięcie w łódkę i no taka normalna bluza, fajna. Ja ją sobie bardzo chwalę, jest naprawdę super. No i byłam jeszcze na giełdzie w niedzielę i kupiłam sobie, w sumie to Wam pokażę trzy rzeczy, tego nie będę pokazywać, kupiłam najzwyklejsze w świecie, ale kupiłam sobie, bo chciałam taką saszetkę na biodra. I one, ja kupiłam ją za 18 zł. O, taką. Ona jest właśnie niebieska i tu ma jedną kieszonkę, tu ma drugą i z tyłu ma trzecią. I powiem Wam, że jest bardzo fajna. Właśnie tutaj taka o, zapinana na, no wiecie, do spodni, na ciach, o. Tu macie regulację. Ale nie, bardzo, bardzo fajna. Podoba mi się kolorek, jest super, bo jest niebieski. Ja bardzo lubię kolor niebieski też. I no,
fajna, dobrze jest wykonana, to się zaraz nie podrze, można tu coś schować. A ponieważ ja jadę na Światowe Dni Młodzieży, to wolę mieć wszystko tutaj przy sobie na biodrach, dokumenty i te dokumenty i pieniądze, nie? To jest ważne akurat, żeby mieć przy sobie plecak, to w plecaku mogę mieć picie, jedzenie, jakieś tam pierdołki. Ale dokumenty i pieniądze jednak wolę mieć tutaj przy sobie. I potem drugą rzeczą, którą sobie kupiłam za 40, bo to było za 20, teraz za 40 zł, to jest... Stój, czekajcie. Ja tu muszę ogarnąć. Okej. Tu mamy stanik, z tyłu mamy na krzyż. Z tyłu mamy na krzyż takie, o nie wiem czy widzicie, ale o. A z przodu jest taki normalny stanik, znaczy normalny. To jest sportowy, to jest Uno Intimo Runninga. Ja mam L na XL, bo niestety ja mam cycki i biodra i potrzebuję taki rozmiar. Zaraz tą metkę oberwę, ale chciałam Wam pokazać z metką. I 40 zł dałam za komplet. Tu mamy taki stanik fajny, właśnie szary w takie kreseczki kolorowe. Były też inne wzory. Był taki czarny z takimi różowymi maziajkami, był jakiś taki z bardziej zielonymi maziajkami, wiecie, ale ten mi się najbardziej właśnie spodobał. No i do tego mamy dół, czyli majteczki na takiej szerokiej gumce. I tutaj mamy takie typu spodenki. I mówię, tu mamy przód i mamy tył, żeby nam pośladki dobrze trzymało. Mówię, bardzo fajne, bardzo mi się podobało, w szczególności, że komplet kosztował 40 zł, a sam stanik 30, więc stwierdziłam, że biorę komplet, bo bardzo mi się podobał komplet. Fajnie to wyglądało na modelu i ten. Już. I teraz Wam pokażę skarpetki, ale wiecie, 2 złote para, no więc szału nie ma. Ja sobie kupiłam 2 razy takie zwykłe, znaczy 2 razy 2 opakowania, a w opakowaniu jest 1, 2, 3 pary, czyli kupiłam 6 par takich zwykłych czarnych stopek po 2 złote para, czyli w sumie za opakowanie dałam 6 złotych za opakowanie. Ja noszę 37 rozmiar i tutaj sobie wzięłam też takie skarpetki, też 2 złote para. Tu mamy skarpetki takie szare, tu mamy takie zielone, no i tu mamy takie różowe paseczki, po prostu mi się spodobały. I ostatnie 3 pary skarpetek, też para za 2 złote, to są w serduszka, bo były w groszki, ale jakoś mi się nie spodobały te w groszki, podobały mi się w serduszka. No i w serduszka mam takie jasne, mam takie ciemne, no chodź tu, i mam takie szare. I po prostu bardzo mi się podobały. Tak, jestem kobietą, znaczy najmniej praktyczne to są te jasne, ale coś czuję, że te jasne po prostu będę używać, nawet nie wiem czy nie wszystkich, bo mi szkoda takie ładne serduszka, nie wiem czy nie będę ich po prostu używać w zimie, jak będę szła spać, bo mi po prostu jest zimno w stopy, to nie w lecie, jest mi zawsze gorąco w stopy i po prostu mam ochotę je włożyć do lodu gdzieś, a w zimie mam zimne stopy, to jest takie niesprawiedliwe, nie mogło być na odwrót, byłam szczęśliwsza. No ale możemy spogadać. I to by było na wszystko. To by było wszystko póki co. Jak jeszcze coś sobie kupię, to Wam powiem, tak teraz patrzę dookoła siebie, ale wszystko, bo tak więcej niczego nie kupowałam. Na bieżąco Wam robię jakieś hole. Aha, mogę Wam tylko powiedzieć, że w tym, że w Auchan jest ta moja ulubiona herbata z teka Nelof. Ona to jest ta z granatem, no po prostu uwielbiam, ale weszła do, przynajmniej teraz jest w sprzedaży. Mam nadzieję, że wejdzie do regularnej sprzedaży, mimo że na niej pisze, że to jest limited edition. Więc no, ale liczę, że wejdzie na stałe, bo to jest moja ulubiona herbata. No i jaśminowa, ale powiem Wam, że jaśminowej w ogóle nie widziałam w Auchan. Jeśli widzieliście, to dajcie mi znać, ale no niestety nie widziałam. Ja jaśminową widziałam w Tigerze, w puszce i właśnie ją mam. I widziałam w tym, w Rossmanie. Też sprzedają, ale taką normalną, torebkowaną. Ja akurat chciałam nasypywaną jaśminową.
Wiadomo, jaśminowa nie jest czysto jaśminowa, tylko z zieloną herbatą. Ja szukam takiej czysto jaśminowej. Może kiedyś gdzieś mi się uda dorwać, na pewno. Może w jakimś herbacianym sklepie, mówię, jak wiecie, to mi napiszcie, byłabym bardzo szczęśliwa, gdybyście mi dali znać, jeśli wiecie, gdzie można kupić czystą jaśminową herbatę bez dodatku zielonej herbaty, bo jednak zielona herbata nadaje tą goryczkę, której ja nie do końca lubię. Jest fajna, lubię zieloną herbatę, ale zieloną herbatę akurat wolę z dodatkiem jakimś cytrusowym niż kwiatkowym, no bo jaśmin to jest kwiat, więc tak. Mówię, na dzisiaj byłoby to wszystko. Mam nadzieję, że ten haul Wam się spodobał. Liczę na Wasze komentarze pod spodem. Kciuki w górę. Wiecie, mam już 50 filmików, mogę tak mówić, nie? I cóż, do następnego razu. Pa, pa!